Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj znowu wbijemy sobie na klocki. Chwilę mnie nie było, oczywiście, to jest całkowita prawda, że mnie chwilę nie było. Natomiast zobaczymy, czy coś się tutaj zmieniło. Słyszałem, że coś się zmieniło. Tak, teraz powinno mnie trochę lagować, za chwilę powinno mnie trochę odlagować. A, już chyba jest w miarę przyzwoicie. Tak, nie mogę tego mówić cały czas. Znaczy, powtarzam to cały czas na tej serii i tak się bardzo często zdarza, że chwalę, że o, super, tam mi już gra nie tnie. Natomiast gra tnie czasami i to na filmy wychodzi, a ja podczas grania z tym się nie stykam. Tak, mam ten diamentowy kill-off jeszcze, który miałem na ostatnim odcinku, ponieważ rzeczywiście niewiele się rzeczy zmieniło od ostatniego odcinka. Chyba jak skończyłem nagrywać ostatni odcinek, to wyszedłem z serwera i dosyć długo nie wchodziłem. Natomiast dzisiaj zrobię sobie taki rekonesans, ponieważ no, niewiele się dzieje. Miejmy nadzieję, że coś dziać się zacznie. Natomiast dobrze. Tak mnie zaciekawiło, że tam jeszcze na górze gdzieś mam ten węgiel, więc myślę, że wskoczę sobie tam z kill-offem i go wykopię. Węgla nigdy za mało. Powiedziałem w drugą stronę. Węgla nigdy za wiele. Tak, od pewnego czasu nigdy nie miałem z tym problemów, a od pewnego czasu tak zaczęły się u mnie właśnie takie małe problemy z tym powiedzeniem pojawiać. Nie wiem dlaczego. Ale fajnie, wbijemy się po węgiel. Węgiel zawsze przydatny. I myślę, że warto też, żeby było jakieś tunele pokopać. Bo jak widzicie, zrobiłem ten kill-off, ale ja go nie zrobiłem od tak without purpose. Niestety zabrakło mi żelaza wtedy, bo prawdopodobnie gdzieś tam poginąłem, powpadałem do lawy i tak dalej. I zabrakło mi żelaza, więc nie byłem w stanie już robić żelaznych kill-offów, tylko cisnąłem kamienne wtedy, ale kamienne, no to wiecie jak to jest, nie wykopię sobie nimi żelaza. A z racji tego, że diamentów miałem jeszcze kilka w porównaniu do żelaza, którego nie miałem już de facto wcale, to postanowiłem... What? To jest niesamowite. I jeszcze z takim podestem. Niesamowite, tak jakbym tutaj mógł łódki zacumować. Niesamowita rzecz. Jestem pod wrażeniem. Deutschu Lordzie zrobiliście mega rzecz. Wielkie podziwienia i gratulacje i wszystko dla was normalnie. Wow, niesamowite. O czym mówiłem? Mówiłem o diaksach. Sorry, cywilu, nie jestem teraz w stanie z tobą rozmawiać. A może zrobię tak. No się masz cywil, pozdrów widzów na YouTubie. Co? Pozdrów widzów na YouTubie, bo właśnie nagrywam odcinek z klocuszków. Hejo, nie, ale takie pytanie, przerzuciłeś mi tą domenę już? Nie, jeszcze się tego nie przerzuciłem. Zrobię ci to, nie wiem, za pół godziny jak skończę odcinek. No to tak to po 23, jakbyś mógł to zrobić. Może mi serwera nie wwalił, bo ja zaraz zaczynam streama. No to dopiero ci w takim razie zrobię to jutro, bo uczelnię mam jutro, wiesz? Aha, no to jutro mi jakbyś mógł to od rana jakoś zrobić. No to jutro, może mi się uda po uczelni. Kończę uczelnię o godzinie 11, ale może zrobię nawet jeszcze na uczelni, bo mają grafikę komputerową, ha. Więc... No to jak możesz, to ten... Żeby nie dzisiaj, w takim układzie. Dobra. Tak, za pół godziny. Dobra, masz jak w banku. No, bo ja za 20 minut live'a zaczynam, także. Pewnie. No to trzymaj się. Dobra. Hejka. Na razie. Tak. Zapominalski Michał Wolfram. Dawidkowi trzeba wystawić domenę. Tam sobie kręci jakieś live streamy, bawi się, coś tam sobie robi na modach chyba. Tak, na modach sobie jakiś tam serwer wystawił. I tam grają sobie z koleżkami. Natomiast to jest tak, że oni sobie grają z koleżkami i streamują to, a wielomilionowe tłumy ich oglądają. Tak, oczywiście w cudzysłowie wielomilionowe tłumy, no bo na pewno to jest
znacznie mniej niż wiele milionów, ale powiedzmy, że trochę ludzi ich ogląda, a żeby koleżkowie nie musieli wchodzić przez adres IP, to Dawidek sobie życzył domena. W tej chwili wchodzą przez Detobola WTCLV, czyli standardową domenę członkowską, natomiast Dawidek sobie wykupił własną domenę. Wiecie co, nie powiem wam, jaka to jest domena, bo może tam będziecie chcieli robić mu podkopy pod ten serwer, a tego bym nie chciał. Natomiast ma tam jakąś sobie domenę i trzeba mu to podłączyć, żeby ten serwer się z tą domeną widział. Ale dobra, zobaczymy, co tutaj się zostało wybudowane, bo to jest, bo to przejście, ten tunel jest niesamowity. Mnie to niesamowicie zdumiło i zachwyciło za jednym razem, za jednym zamachem. Nie, no nie mogę mówić o zamachach, bo za już za dużo tego było. Mniejsza z tym. Za jednym... Wiem, na jednej tej... Jak to się mówi? Nie mogę znaleźć ekwiwalentu tego powiedzenia. Takiego, który byłby mało drażliwy. Tak. Tu już byliśmy. To jest ta słynna maszyna tam do torturowania mobów i tak dalej, i tak dalej. Tu jest ta wieża pandojczowa. Czy tam się coś zmieniło? Trudno powiedzieć. Natomiast jestem w stanie to sprawdzić za pomocą tego teleportu, który... Imperial Guard, zabij tego Creepera. On jest niesamowity. On jest po prostu niesamowity, ten Imperial Guard. Po prostu... Ave Imperium. Jak głosił tytuł ostatniego odcinka. Item sorting, Mr. Danielo. Chciałem sprawdzić, czy coś się nie zmieniło na wieży. Gdzie jest portal? Jest wyjście ewakuacyjne. Farmy, górna chata, Blaze Grinder. Dawno tutaj nie byłem i już... O, portals, pewnie, portals. Lecimy sobie. Main Alchemy jest. Alchemia jest na górze tej wieży, więc sprawdźmy, czy coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Natomiast możemy sobie zrobić skok. Może się nam uda ten... Skok. Może się nam nie uda ten skok. Całe szczęście, że zostawili nam te schodki. To jest po prostu... Ja jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. Podziwiam ich za to, że takie coś zrobili. Bo widzicie, ja jestem tutaj rzadko. Generalnie jestem tutaj jak nagrywam. A jak nie nagrywam, to mnie tutaj raczej nie ma. Natomiast oni się bardzo postarali i zrobili ładną rzecz, która na pewno ułatwi mi tutaj poruszanie się, komunikację, transport, czy tam coś innego, cokolwiek. Alchemia. Dobra, lecimy jeszcze raz. Portale to jest tutaj mega fajna rzecz. Wiecie co? Przejdę się drogą klasyczną. Kiedyś już tutaj skakałem i nic mi się nie stało, ale to pewnie dlatego, że się poruszyłem, jak... Aha, tutaj jest jakiś szkielet. Nie, piesek, fajnie, piesek. Jakby był szkielet, to piesek już by go zapewne rozwalił całkowicie. Chyba się nie mylę. Jeden piesek, drugi piesek, wow. A trzeci piesek do mnie dzwonił niedawno. No, jeszcze raz muszę się teleportować, bo jakieś tam itemy mi jeszcze zostały. Teleportujmy się na tam jeszcze raz. Te teleporty to jest mega fajna rzecz w ich wykonaniu, naprawdę. Tym razem nie skoczę przez ten masyw tej wieży. Zrobię inną rzecz. Przejdę po prostu schodami, bo tam na tych schodach coś widziałem, że jeszcze leży. Leży? Czy nie leży? Sprawdzę to. Na tym niebieskim... dobra, okej. Okay. Nic się mi nie stało, co jeszcze się. Obsydian, no tak, obsydian. Obsydian jest bardzo ważny.
Do czegoś go chciałem użyć. Na pewno nie będę robił portali, bo ja wolę się przejść wszędzie na piechotkę, a do Netheru też się nie zbieram za bardzo. Nie śpiesz na nich tamtą stronę. To jest jakby podwójny front, ale tutaj nic nie ma raczej. Wiecie co, myślę, że już chyba wszystkie itemy, które miałem, to już pozbierałem, więc skoczmy sobie tutaj ten, na sam dół, do domku, wróćmy, Imbergard, chlo się ma. Ja się go na początku bałem, nie wiedziałem, co to jest za dziwny ziomal, czy on może być przyjazny do mnie, czy nie. Teraz już całe szczęście wiem, że jest przyjazny i robi tutaj naprawdę dobrą robotę, zabijając wszystkie moby, z którymi i tak bym nigdy nie walczył, raczej bym przed nimi uciekał i czekał, aż nadejdzie dzień i słońce je spali. Poza tym widzę, że tutaj się w sumie niewiele zmieniło, poza tym tunelem, który powstał do mnie, za który jestem niesamowicie wdzięczny i za to, że Lord Prosecutor zabezpieczył drzwi w ten sposób, że mogę je również otwierać. Tam jakieś mubki sobie chodzą. Monument bardzo ładnie stoi. Oby nam stał jak najdłużej monument. Creeper. Creeper, don't notice me. A dlaczego ja tak ginę, zapewne się zapytacie. To jest pewnie już dla wielu graczy rzecz wiadoma, dlaczego tak ginę. Ale część osób może nie wiedzieć, dlatego że nie noszę zbroi. Nie jestem rycerzem, nie jestem jakimś tam żołnierzem w zbroi. Tylko jestem sobie takim po prostu hipkiem biegającym po klockowym świecie i mam swojego skina, z którego się niesamowicie cieszę. A jak włożę zbroję, to ten skin jest no, mało widoczny i mało efektywny. Nie podoba mi się mój skin bez zbroi generalnie. Czy to jest owca? Czy to jest lama? Znowu parkour mi nie wychodzi. Widać, że dawno mnie tutaj nie było. Się nie dostanę. Muszę w drugą stronę. Ciach, ciach. No w sumie fajnie, natknąłem się na węgiel. Węgla nigdy za wiele. O, w ten sposób. Czy zombiak się zorientował, że tutaj jestem? Tak, zorientował się. Zabijemy go jego własnym mięsem, bo nie chce mi się używać kill-offa na bicie zombiaków. No to zombiak do mnie przyszedł, a nie ja do zombiaka. Jakbym, nie wiem, poszedł na Ender Dragona czy tam na coś, to pewnie używałbym kill-offa do konfrontacji siłowej z nim. Natomiast jeżeli w grę wchodzą zombiaki i takie pospolite mobki, z których nie wiele co wypada, to nie mam najmniejszej ochoty marnować na nie dorobku mojego klockowego życia. Fajnie, że tutaj nie ma jeszcze tego update'u na ocean, ponieważ, powiem wam tak w sumie, odpaliłem sobie kiedyś klocusie z tym trybem oceanowym. Chyba nawet to były, tak, to były klocki na iPhone'ie. Robiłem sobie test, jak fajnie działają klocusie na iOS-ie. I odpaliłem sobie właśnie tą najnowszą wersję, no bo nie mamy możliwości odpalić innej wersji, tylko tą z oceanem. Tak, myszka znowu działa jak działa. Znaczy działa bardzo fajnie, tylko się do niej nie przyzwyczaiłem. Odpaliłem sobie tą wersję właśnie najnowszą z oceanem. Pochodziłem sobie, był jakiś tam słoneczny, klockowy dzień. A ja wybrałem się na przechadzkę. No i chciałem sobie zanurkować. A tam w wodzie pojawił się jakiś śmieszny mob, który mnie tam zabił w tej wodzie. No i zostały tam moje... Czy nie, nawet lepiej. Zaczął mnie bić w tej wodzie, ja z tej wody wyszedłem. Canyon exit. Ja z tej wody wyszedłem, ale ten mob zaczął podążać za mną. No i gdzieś tam mnie zabił. Koło właśnie... koło tego zbiornika wodnego. No i wiecie, fajnie jest, jak sobie tam jakieś mobki chodzą w nocy, czy w ciemnych miejscach, czy gdzieś,
ale w wodzie takiej przyjaznej, fajnej wodzie, żeby mi się jakieś tam zombiaki kręciły. Jeszcze dobra, zrozumiem, jeżeli te mobki będą tylko tam sobie żyły. Tam w tej wodzie niech sobie się ruszają, niech tam biją i tak dalej, spoko, jak jesteś w wodzie. Ale jak wychodzisz z wody, no to a w biały dzień mobek z tej wody za tobą wychodzi i ciebie goni, no to nie jest to najlepszy pomysł, więc w sumie dobrze, że ten serwer ma 1.12.2. Ciekawe, jak tam mój grinder. O, fajnie. Wiecie co? Zrobię tak. O. Spadł sobie jakiś tam mobek. Zrobię tak. Nie wiem, czy pamiętacie, do czego ostatnio przydawał mi się gunpowder. Nie wiem, czy ten film jest publiczny, czy niepubliczny. Był sobie kiedyś taki film, w którym coś niszczyłem w klockach. Nawet stosunkowo chyba niedawno, bo to było w 2018, któregoś tam dnia października, super. 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 Któregoś tam dnia października chyba, w 2018. Tak, na bank to był październik w 2018 roku. Niszczyłem sobie pewną rzecz, którą samemu wybudowałem i postanowiłem ją zniszczyć za pomocą jednego ładunku TNT. Natomiast z racji tego, że mam nadzieję i chciałbym mieć pewność, że do tego teraz raczej szybko nie dojdzie, to wrzucę ten gunpowder. Ciach! Nie ma go. Został zniszczony permanentnie. Cały mój gunpowderowy dorobek, który na tym serwerze... Chwila. Czy cały gunpowderowy dorobek? Trzeba sprawdzić na górze. W sumie to powiem wam tak, wybudowałbym sobie w tym odcinku skarbonkę tak zwaną, ponieważ już tam na górze zaczyna mi brakować miejsca na kolejne skrzynki. A jak widzicie, powstała nawet taka niesymetryczna, czyli tam odrobinę większa od innych, skrzynka z cobblestone'em. I to nie jest najlepszy pomysł. A, jeszcze 24 gunpowderu. Przydałoby się jakoś to ładnie ułożyć. Więc pomyślałem, czy by nie skonstruować tutaj skarbonki. W sumie mam nawet lepszy pomysł. Co jest w tamtą stronę? Co jest w tamtą stronę? Na tej wysokości tutaj się wydaje, jakby była powierzchnia tutaj, w tamtą stronę. Zobaczę, co tam jest z tamtej strony, bo nie wiem, czy udałoby mi się wybudować jakiś domek taki na powierzchniowy. Tu jest to wejście tej kopalni, które tak fajnie zakamuflowałem. Fajnie, jak fajnie. Powiedzmy, że fajnie, zakamuflowałem. A w tą stronę jest wejście... Ojoj. Kolego. Co ja ci zrobiłem? Dlaczego mnie znowu bijesz? A kolega, nie nosisz zbroi, dlatego cię biję. Spalaj. Ty też nie nosisz. Nie masz prawa mnie bić. W tą stronę... Wydaje się, że jest ładna w miarę powierzchnia. Wow, mam fajny pomysł. Zbudowałbym sobie tutaj jakiś taki domek. Taki ładny niby, że w ten masyw jest tak wbudowany. A tutaj może bym zrobił jakiś port, jakąś przystań. Tutaj takie byłyby niby pomosty, czy nie wiem, może molo, coś w ten deseń. I tutaj stąd by się wypływało w morze. Tak, ja sobie stoję w tej chwili patrząc na west, na dziki zachód. No i z tego, co widzę tutaj na mapce, wydaje się, że w tą stronę jest teren w miarę pusty. Więc może rzeczywiście dałoby się robić stąd jakieś wyprawy, ekspansje, czy tam
inne kolonizacje. Może by się tak dało zrobić. Spróbujmy coś zrobić właśnie w skałach w tamtą stronę. Bo wiecie, trochę ta koncepcja domku całkowicie w górze, no jest fajna, jest taka moja oryginalna i takie koncepcje robiłem w ostatnich czasach. Ale fajnie by było zrobić też coś takiego, co z tej skały wychodzi, nie? Takiego bardziej klasycznego. Tylko jakbym to zrobił? Jakbym zrobił to odgałęzienie? Tam przekopał kilka kratek w tamtą stronę i zrobił taki... To nie jest, widzowie drodzy, prosta sprawa. Cisza, myszko, nie ma piszczenia. Ha, 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 ha. Spróbujmy zrobić tutaj jakieś wyjście takie. Ciach, ciach. Z tego co pamiętam, mam jeszcze jakieś diaksy chyba, nie? Więc byłbym w stanie awaryjnie zrobić drugi diaksowy kill-off, którego użyłbym potem do... Tak, tak, spoko, mam. Którego użyłbym potem do wykopania dalszych diaksów w kopalni. Ciach, 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 ciach. Trochę się robi ciemno. Ale dzięki temu, że wykopałem masę węgla, to jesteśmy w stanie zrobić w dalszym ciągu pochodnie. I będzie już z powrotem jasno. A mam nadzieję, że uda nam się wykopać na powierzchnię. Więc będziemy mieli światło również naturalne. Jakbyśmy zrobili wykop w ogóle w tą stronę, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć krateczek. Lagi? Nie poznaję naszego serwera, że aż takie lagi się robią. To aż po prostu jest nieprawdopodobne. Może zrobię tak, o! Tutaj, skoro jest, niby jestem już tutaj na powierzchni na mapce, a nie ma jeszcze światła naturalnego, to spróbuję zrobić tutaj skarbonkę, a piętro wyżej będzie taki domek. A tutaj nawet mogą być jakieś drzwi zakamuflowane, które się będą tam rozsuwały i będzie przejście dotąd. Wtedy byłbym w stanie tutaj tak samo zrobić jakieś drzwi zakamuflowane, których tak samo byłoby normalnie nie widać. A to pomieszczenie byłbym w stanie poświęcić pod jakiś mechanizm, czy może coś w ten deseń. Byłoby to ciekawe i takie jakby zgrywające się z moją koncepcją. A to lubię, jak coś się zgrywa z moją koncepcją. Tak, chciałem tutaj stawiać pochodnia. W końcu pochodni nie wystawiłem. Ale dobra. Tak, tak. Mekuś jak zwykle śpiewa. Ale cóż, no, śpiewać każdy może, z tym, że nie każdy powinien. W szczególności Makuś, kiedy nagrywam film. Ale niestety praw fizyki się nie... Ej, nie wyrzuciłem gunpowdera.
plus. Idziemy to wywalić. Tutaj jest gdzieś lawa. A dobra, wrzucamy hurtem. Coś będziemy patyczkowali. I pomyślałbym sobie, żebym wykopał tego obsydiana, bo... Kiedyś go kopałem i chyba nie ukończyłem, czy coś się stało, że jakoś... Nie skończyłem go właśnie wykopywać. Nie wiem, co się stało. Coś mi przerwało. Albo prawdopodobnie wtedy siedziałem z Deutschem i tutaj się bawiliśmy, oglądając zapewne Mateusza Spysińskiego. A ja sobie tak kopałem. A potem odwoziłem pan Deutscha i po prostu zostawiłem to kopalisko obsydianowe. Jak się tam dostać? No, teraz od tej strony trzeba atakować. No wiecie, często jest tak, że pod obsydianem są diaksy. Znaczy pod obsydianem jest, w pobliżu obsydianu jest lawa, a w pobliżu lawy są diaksy. Więc to jest tak jak trochę saper w Windowsie, że to jest śliska robota, natomiast nagroda jest dosyć duża. No bo kto by nie chciał diaksów? Poszedł do lawy ten obsydian. Szkoda. Dobry obsydian był. Na koblutym w mojej kopalni starej. Co rok ponad plan obsydianu wykopywałem. Nie? Teraz trzeba się wypruć. By serwer utrzymać. Po pracy sił nie miałem, żeby nad obsydianem czuwać. Musiałbym się dopiero jakoś solidniej przyłożyć, żeby zrobić klockowy remake tej piosenki Kazika na żywo. Swoją drogą fajna piosenka. Tak, śmieszna, fajna i z przesłaniem. Ciach. Ja nie lubię, jak ten scroll działa właśnie tak. No, mało sympatycznie, że tak to ujmę. Znaczy, włącza się i wyłącza w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Im więcej gram w klocki, tym ten scroll działa lepiej. To trzeba mu przyznać, bo się coraz bardziej do niego przyzwyczajam. Ale jak jest jakiś czas, że na przykład przez miesiąc czy miesiąc z kawałkiem nie gram w klocki, to potem się od tego scrolla odzwyczajam i bardzo ciężko mi jest się dopiero potem z powrotem do niego przyzwyczaić. Więc no, niestety takie są uroki Magic Mouse'a, ale jeżeli na przykład byście grali sobie w klocusie codziennie, czy tam co dwa dni, czy co 3-4 dni, to jest bardzo fajnie i przyzwoicie sobie pograć właśnie na myszce zebra. Tak, super. Wywaliłem tam te rzeczy, to zrobiłem. Wywaliłem. Aha, i jeszcze bym zobaczył, czy pod tym koblem czegoś tam nie ma. Często się tak zdarza, że właśnie pod takim koblem coś się znajduje. Ja nie jestem z tych, którzy korzystają z X-rayów i tam się za pomocą tego orientują, czy gdzieś są diaksy, czy ich tam nie ma. Wolę żyć słodkiej niepewności, myśląc, a może pod tą lawą są jakieś diamenty, niż po prostu cisnąć na X-rayu i wszystko wiedzieć. To tak jest. Trochę nieuczciwe, ale pół biedy, że nieuczciwe, no bo popatrzcie na przykład się mój serwer, więc mogę sobie tutaj dyktować warunki, jakie sobie tam zażyczę. Z tym, że to też bardzo skraca grę. Więc jeżeli macie znowu nakopane mnóstwo diaksów i innych dóbr, no to
Co wam potem z takiej gry, która was już niczym nie zaskoczy, w której zdobywacie sobie od tak za naprawdę śmieszne starania najcenniejsze surowce, najcenniejsze wszystkie narzędzia. No, to takie jest trochę bez sensu. Przynajmniej moim zdaniem. Każdy może mieć swoje i każdy ma swoje i nie będziemy mu tego bronić. Znowu lawa. No tam coś się dużego dzieje z tą lawą. Zacznie się rozdawać? Nie, nie zacznie się rozdawać. Ale tutaj już może się zacząć rozdawać. Nie, jednak nie. Ale tam coś się dzieje z tą lawą. Tam jest jednak jej trochę dużo. Tu już jest jej ekstremalnie dużo chyba. Ciach, ciach. Spróbujmy zrobić to tak, 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 tak. I tutaj też. Powinno to trochę zajść. Dalej nie zejdzie chyba. No nie zejdzie, bo tam skądś potem ta lawa płynie. Ale jest jej jednak tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym terenie. A jeszcze niżej jest lawa? Tutaj gdzieś sobie płynie. Aha, i to jest tak. Kobla mi akurat jest nie żal, bo mam go tyle, że po prostu mógłbym całą tą dużą skrzynię z nim wyrzucić. A jestem w stanie tutaj trochę tej lawy zredukować w ten sposób. Ciach, ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. A jednak jest tam jej bardzo, bardzo dużo. Takie dosyć duże lawowe skupisko. Wiecie co? Mam pomysł. Zrobiłbym tutaj może jakieś przeszklenie czy coś w tym stylu. Albo zrobię jeszcze lepiej. Patrzcie, przekopię się do tej lawy z drugiej strony. I zacznę ją tamować od góry. Bo tutaj już jej nie ma tego jakby dodatkowego źródła. Jeżeli zatamuję ją od tej strony i tutaj, no to już praktycznie będę miał ją w krótkim czasie z głowy. Bo wiecie, zawsze mnie ciągnie do tego, czy gdzieś tam za tą lawą czegoś cennego nie ma. Ale też nie można popadać ze skrajności w skrajność i tracić całych kilofów na tym, żeby sprawdzić, czy gdzieś za jakąś dużym rozlewiskiem lawy nie kryje się jedna czy dwie rudy diamentu. Bo to trochę chyba nieopłacalne. No jeszcze taki pomysł, żeby tutaj akurat ciachnąć klocek jeden. Tutaj. Tutaj. I może tak. O, zróbmy tak. Zróbmy to tak. I w sumie przydałaby mi się już tutaj pochodnia, bo ten otwór już jest tam trochę bardziej ciemny. I jeszcze jej tutaj jest trochę. Zobaczmy, czy tam czegoś nie ma. No, nie wygląda, żeby coś tam było. Wyłączę nagłośnienie, bo z powodu tych różnych
przebić u mnie w nieuziemionej instalacji elektrycznej. Lubi to trochę sobie tam poszczelać. Aha, i tutaj jeszcze nie mam dostępu do tego. Dobra, to jest chyba jednak za duże jeziorko lawy. Więc dobra, jak widzicie, dzisiaj skapituluję z tym. Żeby tutaj mi się nic nie zrespiło, zostawię tutaj dwie pochodnie. Ciach, ciach. I zabuduję to od góry. Z trzy pochodnie zostawiam. Ach. Fajnie, że mam jeszcze trochę tego kobla u siebie w ekwipunku. To jest akurat plus tej sytuacji. Ciach, ciach. Coś chciałem tutaj robić zapewne. Chciałem zostawiać gunpowdera w lawie. Zostawiłem go w lawie, którą potem sobie fajnie tam wyczyściłem. Tu jest redstone. Koło redstone'a lubią być diamenty. Z tego, co mnie pamięć nie myli. Ale redstone sam sobie to jest przydatny. Jakbym chciał budować sobie jakąś kolejkę, czy inny cud techniki, mniejszy bądź większy. Tutaj raczej nic nie będzie. Tutaj też. No to lecimy do naszego miejsca, w którym robimy zaczątek nowej budowli. Oven room. Coś tutaj się mi przepalało kiedyś. Jedzonko się nie przepaliło. Ciach, 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 ciach. Chyba korzystałem z oven roomu w ostatnim odcinku. Mamy tutaj 5. Damy 7 węgla, no i zobaczymy, czy się przepali nam odpowiednia ilość jedzonka. Przepalony kamień, fajnie. Cobblestone oczywiście, którego jest wszędzie pełno. Co jest najbardziej bezużytecznym surowcem w Minecrafcie? Tak z ciekawości sobie myślę. Chyba te andensity i diority. Tam diorajty. Pojawiły się tak znikąd w ramach kolejnej aktualizacji. I tylko zapełniają skrzynki. Bo ani ładne nie są, ani za bardzo użyteczne. Więc tak trochę słabo z tymi surowcami. Ale kiedyś widziałem, że coś można z nich ładnego zrobić, jakiś coś z jakiegoś marmuru czy podobnego surowca. I potem tym można dekorować bazy. Widziałem to chyba u pan Deutscha, że coś miał z podobnego surowca zrobione, jakąś ładną dekorację. Że ten surowiec potem się niby obrabia i jest ładniejszy. Nie jestem pewien, który to był dokładnie. Bo jeżeli to jeden z tych dwóch, to w takim razie ten drugi jest kompletnie bezużyteczny, a ten pierwszy nadaje się przynajmniej do czegoś. Łopaty nie mamy. Ładnie, słonecznie. A tam w tle gdzieś wieża pan Deutscha. Elegancko. No tak. Nie zrobimy łopaty, bo nie mamy żelaza. Musielibyśmy lecieć gdzieś po żelazo, zapewne do kanionu. No wiecie, nie będę cisnął na łopacie diaksowej, bo łopata diaksowa to trochę taki przesyt formy nad treścią, przynajmniej moim zdaniem. Nakarmimy pieska, niech się pocieszy, super, dzięki, powiedział piesek. Gensoruję, spadnę do kanionu.
Spróbuję przejść jakąś kopalnią, żeby znaleźć trochę żelaza. Wiem, że to tak trochę dziwnie brzmi, bo ostatnio, jak widzicie, do żelaza nie miałem szczęścia. Czy tam po prostu nie za bardzo go tylko wiek widziałem. Ale już go widzę. Już go widzę. Już mi żelazo nie ucieknie. Zrobimy łopatę i będziemy mogli kontynuować nasze roboty budownicze, budowlane. Szkoda, że nie wziąłem sobie clearstone'a, bo tak to zostanie mi tutaj, jak widzicie, ojejciu, patrzcie, kolejne żelazo. Kiedyś pewien youtuber, nie wiem, który w tej chwili, czy to był Minecraft Blow, czy to był SKKF, czy jakiś inny człowiek, miał taką swoją piosenkę o żelazie, która składała się tylko z jednego słowa, nie wiem, w jakiejś gwarze pewnie, żelazo, żelazo, żelazo. I to było na melodię ogórek czerwony ma garniturek. Coś takiego kiedyś było i też właśnie dawno temu tak śpiewałem, jak znalazłem żelazo, bo bardzo się z tego powodu cieszyłem wtedy. Znaczy, swoją drogą teraz też się tak cieszę, ale nie aż w tak spektakularny sposób, żeby śpiewać sobie piosenkę o żelazie. Czy żelazo jest jeszcze gdzieś tam dalej? Węgiel jest zawsze przydatny. Widzicie, jak ja znajdę węgiel, to na 60% go wykopię, bo uznam, że mi się przyda. Scroll jak zwykle znowu ucieka. Uciekinier. Ale powiem wam, ciekawa sprawa. Jakiś czas temu kupiłem sobie właśnie Magic Mouse'a dwójeczkę. Przedtem miałem też Magic Mouse'a dwójeczkę. Z tym, że teraz kupiłem sobie czarną, bo białą tam komuś sprzedałem. I z Magic Mouse'em generalnie nigdy nie miałem żadnych problemów. Natomiast ten czarny Magic Mouse ma taki problem, że czasami po prostu jest nieznajdywalny, po prostu komputer go nie widzi. Zarówno mój, jak i komputery moich kolegów, którymi właśnie tak samo testowałem, czy jest znajdywalny, czy nie, po prostu się nie pokazuje. Poszedłem właśnie w sprawie tego błędu do sklepu Apple'a. Byli bardzo zdziwieni, że Magic Mouse odmawia posłuszeństwa, bo jak stwierdzili, nigdy nie mieli reklamacji Magic Mouse'a. I specjalista właśnie w Apple Store'a włączył moją myszkę, włączył wyszukiwanie myszki w komputerze swoim i okazało się, że ta myszka mu się pojawiła. Byłem bardzo zdziwiony i zaskoczony, no ale cóż było mówić, wziąłem tą myszkę z powrotem i dalej się nie widziała z moim komputerem. Aż w końcu po wielu włączeniach, wyłączeniach się pojawiła. Taka sytuacja powtórzyła się jeszcze raz. Natomiast teraz od dłuższego czasu, nie wiem, od miesiąca, już takie coś się nie powtórzyło. Całe szczęście, notabene, bo byłoby to bardzo problematyczne i wtedy już zupełnie byłbym zmuszony oddać tą myszkę na gwarancję z uwagi na to, że no, nie do końca działa zgodnie z tym, co gwarantuje producent, że jest, że po prostu będzie działała bezawaryjnie. I przy każdym włączeniu będzie się de facto włączała, a nie udawała, że jest włączona. Fajnie, nakopałem trochę żaza. Zobaczymy, czy jeszcze w drugiej części kanionu nie znajdę jakichś żelaznych rud. W sumie to wykopałbym to złoto, bo chociaż ja nigdy nie użyłam złota, to może się przydać, bo na przykład te złote tory są... bywają, jak to się mówi? Bywają potrzebne, owszem. Ciach, ciach. O, i żelazo widzę na horyzoncie, ale się cieszę.
Ciach, ciach. Zobaczymy jeszcze gdzieś tam w górze. I tu jest żelazo, i tu jest żelazo. Wow, bardzo ładnie. Cieszy mnie to. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Z tym, że... Patrzcie, jak wykopię to żelazo teraz, to w przyszłości będę miał z tym żelazem jeszcze większy problem, żeby znaleźć jakiekolwiek żelazo. Ale dobra, bierzmy to żelazo. Mam w tej chwili już 19 rud żelaza, więc lepsze 19 rud żelaza niż nic. Oj, troszeczkę za wysoko. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Notabene fajnie, że też mobów nie ma. Widziałem tutaj tylko jednego szkieletona. Natomiast więcej niespodziewanych gości się tutaj nie pojawiało. Fajnie. Serio skończyło mi się już żelazo? Znaczy żelazo, przepraszam, kobel? I zostaną mi takie tutaj po prostu uszczerbki. Chyba niestety tak. A to szkoda. Przedtem psioczyłem na to, że nie wziąłem Clearstone'a. Ale patrzcie, jest gravel. Jest gravel, można to zrobić za pomocą gravela. I tutaj też zróbmy ciach, ciach, ciach. To skopiemy, tam skopiemy. I nikt nie pomyśli, że coś tutaj było ruszane. Znaczy, ja nie pomyślę, że coś tutaj było ruszane, idąc tutaj innym razem. No bo kto się zapuszcza w moje tunele inny niż ja? No może czasami Lord i Deutsch, ale to... Oni już to znają na pamięć, więc raczej nie będą się tutaj zapuszczali po raz kolejny. Znudziliby się tylko. Ojej, przepraszam, że was tak nudzę. Chodząc znowu po raz kolejny po tym samym tunelu. Tutaj też nic nie ma. Zobaczymy na nasz grinder. Czy coś się tutaj nowego nie pojawiło? Po grinderze pójdziemy dalej kontynuować skarbonkę. Fajnie. Nie ma gunpowdera. I to mnie cieszy. I to mnie cieszy. Zobaczę, czy jeszcze tutaj może jakiegoś żelaza nie ukopię. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. A tam? O, patrzcie, idealnie, fajnie. To mnie cieszy. Ruda, kolejna żelaza. Super. A tutaj czegoś nie ma ciekawego? Pam, pam, pam. Tutaj widzę na mapce, że niby tu są jakieś już odkryte kopalniane tereny. Ale nie za bardzo się do nich przekopuję. Takie niby jest, a jednak nie ma. Tutaj jest Lord za 200 kratek. A to jest zapewne... Przekop Pan Deutscha. Jedna z jego kopalni. Natomiast ja zrobię trochę inaczej. W sumie bardzo się cieszę, że znalazłem tutaj żelazo. Przekopię się mu pod tym. Udam, że tutaj nic nie ma. Tak, nic nie ma jeszcze. Zrobię tak, że tutaj o, jakiś granit, tak zrobię. Ciach, ciach, ciach.
i przekopię się po prostu prosto pod tym. Może uda mi się jeszcze trochę. Żelaza gdzieś skopać. No, jeszcze nie tutaj. Ciach, ciach. W sumie przecież pan dojdzie, tak będzie to oglądał. A to co? Ojeju, jak dużo żelaza. Ale mnie to cieszy. Jest masa modów do klocków, które pozwalają na wydobycie automatyczne różnych surowców. Dawno temu na Dickercrafcie korzystałem z takiego mini komputera, który był wyposażony w możliwość jeżdżenia i kopania za użyciem kilofu diamentowego. Było to bardzo drogie do zrobienia, ale za to pozwalało znacznie zaoszczędzić czas właśnie taki kopalniany. I sobie jeździł taki komputerek, kopał sobie za pomocą pewnego programu, który sobie tam wykonywał kopanie danego terenu. Są takie mody, które pozwalają na stworzenie wagoników jeżdżących z takimi wiertłami kopalnianymi, które pozwalają właśnie też przekopywać znaczne tam tereny, budując sobie jednocześnie tory. Jest masa różnych właśnie modów, które... Wow! Diamenty! Niesamowite! Ale najpierw wykopię węgiel. Jest masa modów, które pozwalają wykopać automatycznie rozmaite tam rudy, tego typu rzeczy. Ale tutaj nie gramy na modach, tutaj gramy na pluginach, tutaj jest MCMMO, tutaj nie ma modów. Notabene fajnie by były jakieś mody, ale... Nie jest mi to aż tak bardzo w tej chwili potrzebne, a gra działa lepiej, wydajniej, przynajmniej na moim sprzęcie. No i na sprzęcie Pandojcza chyba też. Ale dużo tutaj tych diamentów, to jest niesamowite. Swoją drogą to są chyba pierwsze diamenty, jakie znalazłem tutaj własnoręcznie na tym serwerze. Bo przedtem kopiąc z Dojczem znaleźliśmy jakieś diamenty. Ale... No znaleźliśmy je z Dojczem. A teraz te diamenty, które tutaj znalazłem, to są diamenty, które po prostu znalazłem sam. Więc bardzo, bardzo się z tego cieszę, że wreszcie coś tam poznajdowałem sam. I widzicie, jak taka niepozorna rzecz, jak kopanie jakiegoś tam nowego domku, portu, czy tam przystosowanie nowych terenów do mieszkania i tworzenia lepszego jutra, może się przeistoczyć w niesamowitą radość właśnie ze znalezienia zarówno pokaźnych złóż żelaza, jak i diamentów nawet. Więc cieszą mnie dzisiejsze zdobycze. W sumie nawet powiem wam tak. Nie poszedłbym tutaj, gdybym nie chciał zrobić sobie łopaty z żelaza. I co jest najciekawsze? Patrzcie, jest gravel, byłbym w stanie sobie zrobić łopatę, bo mam w tej chwili 62 żelaza i 7 diamentów i nawet emerald. Natomiast widzicie, to mi jest szybciej wykopać ręką. Przejdziemy sobie jeszcze przez ten gravel. A budowę skarbonko chatki portowej. Myślę, że... A wiem, co zrobię. Kopalnia 2018-19. Czy ta seria się nazywa Zagrajmy w kocki 2019? Czy 2018? I to jest pytanie. 2018 myślę, bo jeszcze grałem tutaj w Sylwestra. W Sylwestra grałem, więc na pewno to jest Zagrajmy w kocki 2018. A mamy już kwiecień 2019 i co jest ciekawe, że ten serwer cały czas działa. Najciekawsze jest również, że mam serwer z serii 2017, który jest możliwy do odpalenia. Cały czas stoi sobie na moim serwerze dedykowanym, ma się dobrze.
i po prostu jestem w stanie go odpalić. Nawet mam archiwalny serwer Bartka Nowaka, od którego wszystko się zaczęło, więc to też mnie jakoś tam w jakimś stopniu cieszy. A to jest oczywiście serwer odpalony na Dockerze, już jakby w nowy sposób, przy użyciu nowych narzędzi. Uruchamiam za pomocą Ansible'a, Docker Compose'a, więc fajna rzecz. Ciekawe, czy dałoby się zrobić serwer klocków tak zwany wysokodostępny, czyli taki, gdzie serwer klocków działa sobie na przykład dwóch serwerach w dwóch różnych miejscach na świecie. I jeżeli jeden serwer, ten fizyczny, czy tam dedykowany, czy VPS, padnie, to drugi serwer kontynuuje jego jakby posłannictwo, jego działanie. Czy da się tak z klockami zrobić? Bo jestem pewien, wiem, że coś takiego da się zrobić z serwerami webowymi, jakichś aplikacji webowych takich czy innych, z serwerami na pewno streamingowymi też się da coś takiego zrobić, że na przykład robię live streama do dwóch portali jednocześnie. Ale czy da się zrobić właśnie tak zwany klaster za pośrednictwem klaster serwera klockowego? To jest jakieś tam interesujące. Gdzie jestem? Bo patrzcie, dokupuję się do czegoś dużego. I coś mi mówi, że to jest chyba ta potężna sala Pandojcza. A to jest dziwne. Bo tu jest ta ich jedna budowla. Tu jest jakieś coś jeszcze niedokończone. Ciekawe, co to jest. Jesteśmy na szóstej kratce, czyli dosyć nisko, ale mniej więcej na tej wysokości się mieściła ta sala Pandojcza, w której miał system do sortingu. Ale tutaj za bardzo nie widzę systemu do sortingu. Wygląda, jakby tutaj były jakieś portale. Patrzcie. Nie widzę mapy tej kopalnianej. Nie wiem, jak się na tym przełącza. Na tej mapce to widzę, ale tutaj tego nie widzę. Coś tutaj jest na pewno. I to coś dużego. Ale lawa. Nieszczególnie się z tego cieszę, że akurat tutaj mamy lawa. Spróbujmy jakoś ją... Spróbujmy jakoś ją okiełznać. Zróbmy tak. No i od tego klocka będziemy mogli budować. O nie! Zaraz mnie zabija. Zaraz mnie zabija. A jednak nie. Nie zabije mnie, bo mam jeszcze jedną kostkę jedzenia, więc... Jeszcze jedną kostkę. Nawet więcej mam, bo patrzcie, mam tutaj i rotten, i pork chop ugotowane, upieczone, znaczy się. I maton, więc... Nie, raczej mnie nie zabije, lecz nie mogę być za bardzo taki pewien siebie. Na pewno siebie gubi. Ciach. Ale pomysł. Wow. Zróbmy tak.
Spróbujmy to wykopać. I odtąd zacząć kłaść. Grawla. Wtedy będzie lepiej kłaść tutaj tą całą barykadę dwustronną. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. Oczywiście, że byłem w stanie się przekopać przez to od góry. Ale to jest znacznie większą taką frajdą, zabawą okiełznywanie żywiołów rozmaitych i rywalizacja z samym sobą, czy mi się uda takie coś zrobić, czy nie. Fajna rozrywka, notabene. Ciach. Czy tutaj mi się jeszcze uda? Super. Jest taka zasada, żeby nigdy nie kopać pod siebie, bo można, jak widzicie, stracić wszystko. Piesek. Piesek. Piesek, poznajesz mnie jeszcze? Coś wam powiem. Ten serwer był kiedyś non-premium, pozwalał na wbicie z pirackich kont. I jako użytkownik non-premium, to znaczy użytkownik non-premium, użytkownik premium, tylko że z serwerem przełączonym w tryb właśnie piracki, byłem widziany jako inny użytkownik. A teraz jak jestem z konta tego pełnego mojego oficjalnego i serwer jest na trybie oficjalnym, na trybie online, to piesek mnie nie poznaje, bo myśli, że jestem inną osobą. Więc nawet piesek mnie nie poznaje. Mniejsza z tym. Fajnie, fajnie mi się tutaj dzisiaj grało. 12 diaksów jeszcze mam. Wiem, gdzie mogę znaleźć ich więcej, bo zapewne w tym regionie będę jeszcze w stanie coś fajnego ukopać. Wróciłem do domku i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem na kolejnym odcinku z naszej serii. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka.